Catering Pomelo. Tak smaczny, że nie trzeba nic dodawać. Panowie, ten skład już ostateczny, nic się nie zmienia. Panie Piotrze, pan zerknie, czy to może w ostatniej chwili coś pan wprowadzi, jakieś korekty? Nie znalazłoby się miejsca tu dla mnie? No na pewno tak, ale to na wyższej ligi. Dobrze. No. Jedną z cech tego sztabu jest to, że jak robota, to taka, że iskry lecą, ale jak żarty, to takie, że brzuch od śmiechu boli i to przez parę dni. Powinniście mieć jakąś złotą kartę tutaj do piwa, żeby wchodzić bez kolei. No to niedługo sobie załatwimy potrzebnie. Wystarczą barwy i już. Po trzech pierwszych będziemy mieli. Krzysiek Stanowski zapewnić nam tę złotą kartę. To jest bardzo dobre, że piwo jest w kolorze tego, barw. Złotowy. Tak jest. Jeszcze whisky powinno. Nie mogę wejść teraz do szatni. Postroje, w jakich piłkarze grają, bo jest odprawa. A teraz wejście do szatni, kiedy trener mówi i tam jest skupienie, byłoby odebrane jako największa gafa. Wolę takich gaf unikać. Oczywiście, że trener by nie powiedział mi spierdalaj, natomiast spojrzałby się tak, że nie dość, że jestem niski, jeszcze bym był o połowę niższy. Nie mogę tej wulgarności swojej znieść, ale to jest silniejsze ode mnie. No. Chodziłem i do psychiatry, i do księdza, i do Mioduskiego to nie. Z Ursusa jesteś tak, że tam grają, bo grają, nie? A tutaj zresztą 9 bramek, 6 bramek przynajmniej dopadam, to jest fajne, nie? Będzie się kibicować mocno, ja coś, prawda? Będę krzyczał jak zwykle. Pan prezes Żbika, panie trenerze. Być może pana przyszły pracodawca. Różnie. A dlaczego nie? A dlaczego nie, jak będziecie w ekstraklasie i lepiej płacić niż KTS, nie? Może też pracodawca pana kierownika. Nie, mój nie. Ja w totolotka trafiłem. Stóweczkę. Złocisty napój, zapraszamy sympatyków i kibiców KTS Weszło. Za zwycięstwo. Jedyny problem jest taki, że to w pracy nie wolno pić. No właśnie, jak się pan powstrzymuje? Tutaj tyle piwa wydać i się nie napić. Nadrabiam to później. Może dzisiaj debiut Igora Lewczuka. Nieważne gdzie, nieważne przeciw komu, ale ten stresik zawsze jest. Ale Klejce myślę, że to absolutnie sobie poradzą. Ja wejdę na gotowe. Tylko trochę zepsuję, nie dużo, mam nadzieję. Będzie ok. To jest dużo jakości. Maćku! Dawaj. Kurde, dzięki Gabor, te słowa wsparcia są dużo znalazły. To się strasz. Ale nie, że tak. Jest tam dżem z Iku. A ja fajnie. Gotowi panowie? Mam dobry pas. Dawaj. Dawaj panowie. Let's go! Radomski Barber, najlepszy. KTS do mojego. Jeden, Mikołaj Lans, zaangażowanie i radość z gry. Panowie, 9 zostało kroków. Zaangażowanie i radość, dawaj. KTS Weszło! I rozpoczynamy starcie 21. Kolejki Decathlon 5. Ligi Machalski zagrywa piłkę do Bochenka. Super, naprawdę? No. Niesamowite emocje. Po meczu środowym, po emocjach dużych, wydaje mi się, że potrzebujemy chwilę, żeby wejść na odpowiednie obroty. No. Tak mi się wydaje, więc przeciwnik też fajnie się broni. A tobie siedzi jeszcze ten mecz środowy w głowie, czy już tak na czysto? Siedzi, bo to gdzieś... Fajna przygoda mogła być dalej. Uważam, że w ogóle nie byliśmy gorsi od drużyny Pogoni, a
na jakieś trochę błędy moje przede wszystkim. Może trochę brak szczęścia, może nie tyle co błędy, to jakiś tam brak szczęścia. No, gdzieś zakończył tą przygodę, nie? Naszą pucharową, więc trochę tam gdzieś to we mnie siedzi, trochę mnie to boli, bo ambicje były duże, plany były gdzieś tam też duże, a przede wszystkim taka urażona ambicja gdzieś tak, że no nie udało się i też nie pomogłem tym wszystkim, więc... A jeśli chodzi o ten sam strzał na 3-1, ty jak ta piłka leciała, jak ją widziałeś, co miałeś w głowie, że to będzie łatwa piłka do wybrony, czy... No tak jak mówiłem, szatnie na gorąco po meczu, no 1000 strzałów takich gdzieś się broni w tygodniu czy w miesiącu, a nic nie miałem w głowie, już wiedziałem, że ta piłka idzie, widziałem moment strzału, widziałem wszystko. Piłka się po prostu odbiła niefortunnie, bo skozłowa przede mną na jakąś kępkę trawy trafiła i poszła do góry. No. Tak to ja, w mojej głowie już było, że ta piłka jest obroniona, no, więc... Więc trochę, no trochę jest niedosyt, trochę jestem wkurzony, żeby nie powiedzieć gorzej, więc no boli gdzieś to w środku, nie? Jest duży potencjał w drużynie. Ja myślę, że edycja tego Pucharu Polski nam pokazała, że możemy dojść daleko w przyszłym sezonie. Na pewno będziemy mądrzejsi o doświadczenie z tego meczu. Będziemy rok starsi, będziemy mieli więcej treningów ze sobą. Myślę, że też będziemy grać w czwartej lidze, więc duża i świetlana przyszłość przed nami. Dawaj, Kubuś, wyłóż. Kurwa mać, no. Wcale nie oznacza, że jest to łatwa sytuacja dla Marcina Burkharda. Trzeba nadać specjalną rotację tej piłce. Marcin Burkhard, Burkhard. Uderza mocno Marcin Burkhard! 1-0 dla KTS-u weszła, więc wykrakałem. Marcin Burkhard w kolejnym tygodniu. Kolejna bramka z rzutu wolnego kapitalnie. Mocno uderzył obok muru tutaj. Nie próbował przerzucać tej barykady, jaką postawili piłkarze Żbika Nasielsk. Mocno obok muru uderza po długim słupku Kotleszka. Nie miał najmniejszych szans. Zajemy dwa razy przerwę. Zmieniajmy stronę. Zajebanie jesteś. Zajebanie jesteś. Na jeden. Nie? A co? Na boisko, naprawdę. Tu jakie? Bardzo boisko zobacz. Wiesz, ja na przykład się nie koncentruję na tym, żeby zagrać akcję, tylko żeby przyjąć piłkę. Siema. Jak to jest mieć największą lufę w KTS-ie? Słuchaj, jest to bardzo, że tak powiem, odważna teza, bo nie wiem, jaką ty masz największą lufę, ale czuję się z nią bardzo dobrze i polecam każdemu facetowi posiadać taką lufę w swoim bagażu. Ale tam jest. Dobra, chodźcie panowie. Cieszę się, że był próby uderzenia z dystansu. Dwa słupki. Okej. Fajnie, że sam Maciek wykombinował z Bochenem stałe prawo. To wszystko jest okej. Utrzymujemy się. Panowie, ja tutaj nie oczekuję koncertu. Bo zdaję sobie sprawę, że nie jest łatwo. Dlatego tym bardziej ważna jest druga piłka, tym bardziej ważne są fazy przejściowe. Tylko utrzymajmy się, zmieńmy stronę. I panowie, i też nie nakręcajmy się. Może czasami wygrać mecz 1-0 i to też nie będzie zły mecz. Ale jak zmienimy z prawej na lewą, i nie ma miejsca, to zmienimy jeszcze raz z powrotem. Cierpliwie, pograj, mamy bardzo dobry środek pole. Na razie rzeczywiście spotkanie, no brakuje nam konkretów, nie? Każdy jest myślami na grillu, bo też takie tempo tego meczu jest średnie. Grillowe, no. Niedzielna gierka, nie? Nie ma ci tych fajerwerków, nie ma piłkarskich delicji, no chyba, że można tak powiedzieć o bombie Marcina Burkharda z rzutu wolnego. To jest jedna z cech polskich piłkarzy, po prostu polskich piłkarzy. Niemieckich, angielskich grają na równym poziomie, na podobnej motywacji, a polscy piłkarze grają na różnych motywacjach. Niebezpiecznie, trzeba drugą bramkę strzelić. No, szli 4 na 2, było niebezpiecznie. W tej strefie, jak bronimy nisko, to 1 na 1, dobra? Jest. Na się kluczy, bo nie wyszło. To ma klucz. Się nadajemy, kurwa. Klucz też? Kosa? Klucz? Tak. Ale naprawdę, no dzisiaj nie wygląda to najlepiej w naszym wykonaniu, ale takie mecze się zdarzają. Ważne, żeby to przepchać, żebyśmy wygrali 1-0, zdobyli 3 punkty, to jest najważniejsze. A wnioski na pewno wyciągniemy. Co się
stało, Bartek? Nic, no co. Wymagamy od siebie 200% więcej, tak? Więc nie jesteśmy zadowoleni. Czy ja? Musi powiedzieć, że to na meczu, bo moja kobieta pomyśli, że nie grałem, tylko byłem na jakichś kobitach. Mecz, walka. KTS, za KTS. Katering Pomelo, tak smaczny, że nie trzeba nic dodawać.